Ej, cześć, siemanko, z tej strony tego miasta, witam was w kolejnym odcinku z zasadniczej przeglądu na moim kanale. Widziałem, że poprzedni odcinek w miarę dobrze się przyjął. Nagrywam ten 4 dni po, więc wleci prawdopodobnie jutro albo pojutrze, od momentu jak go nagrywam. I co? Dzisiaj dokończymy wreszcie domek. Pomiędzy nagraniami już zdobyłem trochę piachu. Trochę piachu, trzy staki, prawie że. Ale co, wlatuje intro i widzimy się za chwilę. Tak więc witam was z powrotem już w grze. Zdobyłem trochę piachu, tak jak mówiłem na wstępie. Mamy łącznie aktualnie 71 szkła. Tu się nam jeszcze tego szkła przepala dosyć sporo. Tak, 3 staki praktycznie zdobyliśmy. Więc mam nadzieję, że tego szkła nam teraz wystarczy. Będzie go wreszcie odpowiednia ilość. Dajcie mi jeszcze to, tu będziemy mieli 28. I co? Widziałem, że odcinek poprzedni wam się w miarę dobrze przyjął na kanale. Przyjęliście go, więc dzisiaj prawdopodobnie czeka nas zrobienie tej 600-ki. Jeśli nie wybiorę się dalej gdzieś w podróż po jakieś surowce, których nam nadmiernie brakuje. A ja w pierwszej kolejności chciałbym się zająć domkiem. A potem możemy myśleć nad resztą szczegółów. Tu. Tak, aż tutaj. Potem stąd tutaj. I aż tak do końca, dobra. No w sumie od co możemy lecieć. Mam nadzieję, że tego już naprawdę wystarczy nam tym razem. Bo będę psychicznie chyba załamany, jak tego nie wystarczy. Kolejne będzie u góry szło, co nie? Tak. Teoretycznie powinienem dać tak i tak. Okej. Okay. Ale w tym momencie mam problem. Bo tu. Nie tu. Tu. Tutaj i tutaj. I w tym momencie zaczyna to wyglądać teoretycznie tak, jakbym chciał. W praktyce jeszcze nie w pełni i nie do końca. Najmniej jeden segment już pomału kończymy. Co się działo na przestrzeni tych paru dni? Prawdopodobnie się domyślacie, że głównie praca u mnie. No dobrze, to szło tak. W ten sposób powinno iść. O, teraz jest git. I tu nie stawiamy. Zostajesz tutaj. Teraz idziesz tutaj. W ten sposób się odchodzisz. I teraz tu stawiamy dirta. Szkło, dirt. I tu idzie szkło, idzie dirt. Wszędzie idzie szkło już, okej. Okay. Tutaj dirt. Tu już idzie szkło w tym momencie. Jak tu. Dobra, teoretycznie już praktycznie zbliżamy się do końca. Teraz tak, tu idzie dirt, tu idzie szkło. O, dobra, czy się uda zrobić dirta? Ach, kurwa, nie udało się, a wcisnąłem prawie przycisk myszy. Jak zwykle, beta mnie nie kocha. W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, spróbujemy zbudować ten totem. O Jezu. Ten ala totem numeryczny. I myślę, że będziemy mogli sobie wyruszyć jakieś polowanie, bo tego jedzenia też za dużo nie mamy. I oprócz polowania ruszyłbym się jeszcze na jakąś kopalnię. Brakuje nam generalnie żelaza też. Nie, czekajcie, żelaza ostatnio dużo zdobyłem. Ile mamy tego żelaza? Żelaza mamy 13, ale brakuje mi na odbudowanie zbroi. To co mamy najbardziej zniszczone, buty i klatę. Tarcze, dobra. Tam raz zostaje jedno żelazo. Więc tak, po żelazo też się będziemy musieli udać. Dobra, to sobie do kopania, w międzyczasie będę Bruce gadał. Ogarnąłem Star Warsy, udało mi się wreszcie dokończyć odcinek. O Jezu, to mnie dobra, bo i tak mieliśmy iść spać. Zresztą wrócimy.
I w międzyczasie będę skopać już tą naszą krainę dirta. Krainę. Nie wielkość dirta. Dobra, chodźmy sobie spać. Bo jak wiecie, na becie ten sen jest bezpieczniejszą opcją niż chodzenie po nocy. Chociaż ostatnio po nocy znaleźliśmy żelazo, więc taki jest plus. Dobra. Zróbmy sobie drugą wieżę z dirta. Co do generalnie multi zoologicznej, Miguel jest chętny, żeby kontynuować, więc niedługo się pojawią odcinki z multi, zmarnowanie szkła, jak to w moim wykonaniu. Niedługo najprawdopodobniej już pojawią się odcinki z multi, z dokończenia naszego feralnego domku, który spłonął przez mój wymysł do zrobienia jacuzzi. Lecimy teraz już od góry i prawdopodobnie właśnie kończymy dach. Nasz piękny, szklany dach, który był moim wielkim wymysłem. Stwierdziłem, żeby taki zrobić. Nie pytajcie dlaczego. Kiedyś to gdzieś widziałem i stwierdziłem, że to będzie dobrym pomysłem na zrobienie sobie takiego dachu w domku. Co do spraw organizacyjnych... Właśnie, generalnie zachęcam was do zostawienia łapki w górę bądź w dół, w zależności jak materiał wam się podoba. Zostawienia subskrypcji na kanale i komentarza, ponieważ to motywuje mnie do tego, że jednak chcecie to oglądać i żebym to robił. Jednocześnie was to nic nie kosztuje. I wracając dalej do tematu, co mówiłem. Stwierdziłem, że zrobimy sobie taki domek, taki dach, bo czemu by nie? Czy one mi się tu nie gryzą? Nie, raczej. Dobra. I został nam tylko tutaj ten fragmencik. Już można od dirta pociągnąć. Myk, myk. I mamy to. Wreszcie ukończyliśmy dom. Ukończyliśmy ten cholerny dach. Z jednej strony, po co ja tyle szkła brałem, to też nie wiem. Ale spoko, oła, zawsze się przyda. I teraz mnie czeka najgorsze, skopanie tego całego dirta stąd. Przede wszystkim przyda się do wypełnienia tutaj zaraz na farmę wszystkiego. I tak się zastanawiam, czy jednak nie zrobić jeszcze w tym odcinku wstępnie farmy. Ale najgorsze, że nie mamy zboża. Nasionek, tam... żebym tylko źle nikomu nie podał, ale chyba Artistic mi pisał, że... No bo Artasz, Artistic Artasz, kurczę, nie pamiętam, wybacz stary, zapomniałem twojego linku. O tych nasionach, że one wypadają z trawy w tej części gry, więc już chciałbym poszukać trawy. On też się raczej zajmę. Trawy de facto mamy wszędzie. Ale chodzi bardziej o tą trawę liściastą taką. Tak nie jako bloku, tylko jako... My trochę jako bloku, ale tego takiego odstającego od podłoża. Ale nie mam 100% pewności, że tutaj to występuje w tej becie. Niby było od samego początku Minecrafta, więc możemy pójść poszukać. I co? I zrobilibyśmy, myślę, ten licznik na 600 subskrypcji. Generalnie nie wiem, czy wspominałem, chyba na odcinku ze Star Warsu to mówiłem, że wreszcie Aspyr Media, firma, która miała objąć pracę nad remake'em Kotora, co było zapowiedziane na PlayStation Showcase, pracuje nad remake'em starych odsłon Battlefronta 2, 1 z 2004 i 5 roku. I wydaje ją pod pełnym brukiem Star Wars Battlefront Classic Collection 14 lutego na Steamie, więc spodziewajcie się odcinka na kanale na pewno. Być może nawet z kampanii, jeszcze zobaczymy. Ja planuję go zrobić. Chyba wspominałem o tym na Star Warsach, ale mogło mi to wypaść z głowy, więc wybaczcie, jeżeli tak się stało. Link na pewno dam wam w komentarzu wtedy, jak to wyjdzie. Ja tymczasem co, udało nam się dokończyć dach. Ładnie przeszklenie to wygląda. Patrzymy, tylko tyle szkła jeszcze przepalaliśmy. Ale w sumie przyda się do zrobienia szklarni. Dobra, więc na razie to sobie zostawmy. Dirta sobie wezmę ze sobą. Łopata jest. No tak, w sumie jeżeli można było wykraftować motykę w becie, w tej wersji bety, raczej musiały być nasiona. Czekajcie, zobaczcie, czy dało się. Dało się trawy, więc nasiona musiały być. Więc czeka nas mała podróż po świecie. Wyszukanie tego. O, dobra. Teraz tak, kordy, więc niedługo trzeba myśleć nad wersją bety, na którą byśmy zrobili przesiadkę. I prawdopodobnie to będzie wersja, o której mówił Artasz, Artistic, kurczę, zapomniałem twojego linku, stary, przepraszam cię. Czyli wersja beta 1.9, albo 1.9.1, coś takiego. Czyli ta wersja, w której byli wprowadzeni już villagerzy. Tak, żebyśmy mogli zacząć tam mniej więcej tej wioski ogarniać sobie, brać stamtąd itemki. W ogóle mamy trzcinę cukrową, można by było coś pomyśleć nad farmą trzciny cukrowej. Ale nie tego szukam, szukam tego, co jest dla mnie ważne. Czyli nasion, bo jednak chcę zrobić tą farmę. Wiem, że chyba tutaj też łódki już były. A łódka by nam teraz się bardzo mocno przydała.
Jezu, i te stare łódki minecraftowe. W ogóle, czy dźwięk się przechwytuje, czy nie? Bo mam takie wrażenie, jakby się nie nagrywał. Ale zaraz zobaczę, jak tylko wyjdziemy na ląd. Dobra, nagrywa się. Sprawdziłem to po prostu łukiem. Generator, ładny, bardzo ładnie wyglądał. O. I tak, mankament tych wersji beta, że łódź potrafiła się zniszczyć przy drobnym uderzeniu w ląd. Ale mamy pochodnie? Mamy pochodnie, dobra. Tego węgla nam się przyda. Może trochę na pewno, ale zbierzmy sobie tą trzcinę jeszcze. Gdzie są te trawniki? Gdzie jest ta trawa? Czy mogłem jednak zrobić drobny research przed tym, jak wyruszyliśmy i zacząłem nagrywać? Pomyśleć sobie komentarze od Artasza. Dobra. O, ty kurde. Mając aspekt, że szkielety są czy nieśmiertelne w tej wersji gry, to udało się go pokonać. Jest jeszcze jeden. Chodź. No, zaryzykuję. O kurde. Ryzyko było warte? Nie było warte. No cóż, czasami tak jest. Czasami tak jest, czasami tak bywa. Ryzyko się nie opłaciło, nie było nawet warte tego, żeby ryzykować. Tymczasem nadstaje noc, więc dobrze by byłoby się wkopać. No w sumie jednak ryzyko się opłaciło, odwróciła się jedna strzała. Dobra, tymczasem wkopmy się tutaj, gdzie jest ten węgiel. Co, tu się obunkrujemy, przeczekamy sobie noc. Więc do usłyszenia z ranem. Dobra, zrobiłem sobie drobny research w sumie czekając na dzień. I okazało się, że nasiona wypadają z... O. Czyli tak jak teraz, wypadło nam pola, mamy nasiono, ale z jednego nasiona nie zrobimy całej farmy, więc jednak możemy się wrócić i spróbować sobie wydobyć z tego, co tam mamy, te nasionka. Dobra, moi mili, witam was z powrotem, staje dzień, pod nami jest szkielet, realnie się zasadzam na niego. I idealnie pokonany. Prawda? Nie tak jak chciałem pokonany, ale jednak dało mi się zresearchować, jak wam powiedziałem w ciągu nocy, jak była jeszcze w Minecraftie. Nasiona leciały z tego, jak motyką się zasiewamy pola. Sobie przelecimy tutaj, zanim ruszymy do domu, parę tych pól. Zdobyć tylko przez 10 tych nasionek. Zanim będziemy robić tą szklarnię, może jeszcze po drodze coś nam się uda uzyskać. Mamy generalnie dwa serca i brak jedzenia. Generalnie coś sobie tak myślałem. I prawdopodobnie na kanale długo leci odcinek z jeszcze jednym grym. Tam chyba stoi Minecrafting. No i skończyła się motyka. Wracamy do domu zrobić sobie nową i zasiać te 16 pszenicy, co mamy. No i chyba na tym skończymy ten odcinek. Wybaczcie, że nie wydobyliśmy tego, co mówiłem. To może po prostu następny odcinek. Jest świnia, daj mięso, proszę. Tak, chociaż jedno, ale to jest dużo, to bardzo dużo. O czymś myślałem, coś sobie przypomniałem, jak byłem w jaskini przez tą noc minecraftową. I tradycyjnie, jak to ja, wypadło mi z głowy. Żadna nowość, że tak powiem. Palmy sobie to jedzenie, róbmy sobie motyka. I to możemy na razie schować, drewno też, kamienia zostawmy dwa na motykę. Resztę wrzućmy do skrzynki. Czy mamy tutaj coś, co też się przyda do posadzenia? Do posadzenia nie, ale mamy bone meala. Ja mam jeszcze trzcinę cukrową i wiadrko z wodą. Wiadrko z wodą na pewno się przyda do zrobienia nieskończonego źródełka. I czy padła zbroja? Padły buty. Dobra, możemy już założyć nowe. No tak, zrobienie motyku, zrobimy taki ala dla wody. Czy takie faktory na wodę, żeby te pola były nawodnione w całym, całkowitym stopniu. A wodę mamy chyba tam. Więc źródełko możemy sobie postawić tutaj. Muszę ściągnąć jeszcze po tą wodę. W ogóle lepiaku nakopaliśmy. Bonina. Też się przydało, bo słyszałem gdzieś pająka. Prawdopodobnie jest pod nami. Jest woda. Na bank pająk jest pod nami. Długo słyszę. Mamy świnkę, proszę daj jedzenie. Ała, tu jest koźnie po mięsko. Super, tu mamy owce. Owce też się przydadzą za jakiś czas. Też łóżko już mamy. Ale myślę na zrobienie takiego dywaniku, żeby ładnie domek sobie przystroić. I mamy nieskończone źródełko wody. To jest właśnie najwspanialsze, nieskończone źródełko wody. To było to w tych wersjach Minecrafta. Myślę, że można je było zrobić na dwóch klatkach. Te pochodnie przestawię. One jakby symbolizować będą miejsca, w których będziesz od płotek do farmy. Okej. Okay.
Okej, okej. I sadzimy. Jak widzicie, tu przebiegając nawet, można było doprowadzić do tego, że nasiona mogły zniknąć. I całe poletko się rozwali. Wierzyłem, że zabraknie mi jednego nasiona, tak myślałem. Mamy pszenica, czyli mamy chlebek. Prawdopodobnie dużo nasion, więc tą farmę będzie można z czasem jeszcze rozwinąć. Myślę, w następnych odcinkach albo już w nowych wersjach Minecrafta. Więc w sumie idę sprawdzić, czy dało się w tej wersji już chleb produkować. Jeśli jeszcze się nie dało, będzie problem. Dało się. Nareszcie, bake bread. Osiągnięcia, super. Bo tak bardzo z głodu nie umrzemy. Ale nie można było stakować chleba, czyli tak jak każdego jedzenia. Dobra, piasku na razie nie będę przypalał. Nie wydaje mi się, żeby piach był nam tak bardzo niezbędny teraz. Bynajmniej do szklarni na pewno. A więc jedno mięsko i jeden chleb. Z głodu nie umrzemy. Czasem to by było na tyle w tym odcinku. W następnym zajmiemy się dokończeniem naszej statuły. Zrobimy 600 i być może 700, jeżeli już to będzie taka. Zachęcam do zostawienia łapki w górę bądź w dół, w zależności jak materiał wam się spodobał. Subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco, jak również motywujemy to do dalszej pracy. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Ajo.